Cześć, witajcie, dzień dobry. Słuchajcie, mamy minus 4 mrozu i samochód był tak zamarznięty, że wam powiem, że ledwie się włamałam do środka. Zajęło mi to z 15 minut, żeby w ogóle się okna, szyby odmroziły. I myślałam, że normalnie pojadę po nową szybę. Pojadę po nową szybę, naprawdę, młotek albo coś. Po prostu była warstwa wody, bo to się rozmroziło, później przyszedł mróz i tak naprawdę jest bardzo ślisko w tej chwili u nas, a samochód mi no po prostu zamarzł i to jest ten właśnie taki nieprzyjemny do skrobania lód, po prostu warstwa lodu się utworzyła, także tutaj zajęło mi. Zobaczyłam też, że troszeczkę mi powietrze z opon zeszło. Także jadę w stronę stacji benzynowej i chcę kupić, słuchajcie, nie silikon w sprayu, bo gdzieś mam, gdzieś zgubiłam, nie wiem gdzie on jest, gdzieś nie mogę znaleźć. Ale on był niedobry. Silikon w takim sztyfcie, jak dezodorant, do smarowania gum w drzwiach, bo już nie mogę znowu drzwi otwierać z tyłu, już poprzymarzało. I w zeszłym roku i dwa lata nawet wcześniej kupiłam taki spray i powiem wam, kupiłam go w Toyocie i oni się przyznali, no powiedzieli tak, ten spray za dobrze nie działa, dużo klientów mówiło, że on nie jest dobry i faktycznie on nie był dobry, bo by trzeba było tak sobie tym sprayem dość często po prostu sprayować. No a ja, tak to ja, wiecie, ja nie pamiętam później, a to później, a mi się nie chce, u mnie wszystko jest na później. Widzę, że tam jakaś kolejka, może to nie tam, zobaczymy. Na razie idę, zobaczę, czy kupię ten silikon. Słuchajcie, silikonu nie było, ale za to jest rubber protectant. Coś takiego, 1000 koron, 995. Dla tych, którzy macie kartę N1, ponoć jest zniżka, ja niestety karty ze sobą nie miałam, nie wzięłam. Spróbuję to użyć, jak mi się drzwi odmrożą, gdyż niestety, ale nie mogę ich w tej chwili otworzyć. Nawet nie da się klamką ruszyć, także długa droga. Podejrzewam, że przy pierwszym lepszym rozmrożeniu, przy pierwszym lepszym właśnie temperaturze na plus, tak jakby nie mógł podjechać 5 cm dalej, muszą stać 2 metry, nie można przejechać. Później widzicie, ja się denerwuję, ja się wściekam, jak to moja mama mawiała, znowu się wściekasz. Tak, wściekam się, bo głupota bardzo boli. No. Dobrze, jadę zatankować moje opony, powiedzmy. No, naładowałam opony, w każdej oponie brakowało powietrza. Słuchajcie, taka tendencja zawsze jakaś jest, że jak się robi mróz, to nagle zaczyna, że tak powiem, temperatura powoduje, że opony gubią gdzieś to powietrze, więc warto to sprawdzić. Tak jak mówię, warto na pewno zadbać o to, żeby gumy nam się nie przyklejały, żeby nie wyrwać. Powiem wam taką historię, że mój były facet, dawno temu, słuchajcie, to 20 lat temu było, myśmy kupili wtedy, znaczy on kupił, ja nawet prawa jazdy nie miałam, no ale mieliśmy razem ten samochód, nowy samochód, to był Ford Mondeo i był właśnie taki mróz jak dziś, że wszystko było tak mocno zamarznięte. No i on po prostu, o, widzę, ktoś się ślizga. Boże, dała kierunkowskaz w lewo, że jedzie w lewo, pojechała w prawo. No słuchajcie, po islandzku, a ja ją wypuszczam, robię korek z tyłu, masakra. No, w każdym razie jemu to przymarzło tak, że on musiał otworzyć samochód, bo trzeba było gdzieś pojechać. Słuchajcie, wyrwał, on po prostu tą całą gumę rozerwał i od tego czasu ja po prostu już wiem, że trzeba smarować te gumy, są na to środki odpowiednie. Widzę, że trzeba dzisiaj uważać, bo dużo ludzi jeździ na oponach, nie wiem, całorocznych i się ślizgają. Zobaczcie w ogóle, jak dzisiaj tutaj wygląda u nas. Zaraz obrócę kamerę. Mamy bardzo ładny dzień. Przepiękny dzień, zero chmurek, po prostu nie ma nic. Niebo nieskazitelne jest, chociaż parę chmurek widzę już jest, ale no przepiękny dzień jest, jest mroźno, przepiękne kolory nieba, też takie różowe się robią, widzicie, góra Esja cała w śniegu pokryta jest, także to też
pięknie wygląda. Jak widzicie na Desion są takie kolory, może ta kamera właśnie tu fajnie wychwyci. Są kolory różu, błękitu, aż po fiolet. Jest to po prostu kolor, który pokazuje, że jest zimno, jest bardzo zimno. Trzeba dobrze patrzeć, patrzę, że moje lusterka też poprzymarzały. Dziurki mam takie w nich wyskrobane, już teraz trochę się odmroziły, także jak dojadę, to sobie muszę to odmrozić. Widzicie, tam taki autobus dwupiętrowy planuję z zimowym latem się właśnie na taką wycieczkę wybrać. Nie wiem kiedy, bilety już mam, ale na razie pogoda była taka, że nie pojechaliśmy. Wiecie co, w ogóle będą takie absurdy w tej chwili. Zmieniają nam prędkość ruchu drogowego tutaj w Reykjaviku i bardzo ograniczają w tej chwili prędkość. Będzie dość sporo ulic, po których się jeździło normalnie 50 i nawet na 30 zmieniają znaki. Myśląc, że to, ja nie wiem, co ma pomóc, w czym ma pomóc, moim zdaniem to jest absurd. Wiele ludzi się stuka w głowę, gdyż my mamy korki i niestety to nie spowoduje, że asfalt się nie będzie niszczył, czy nie wiem, ekologia też tutaj dużo, że tak powiem, się narobi złego, gdyż stojące samochody w korkach będą więcej gazów wydzielać. My będziemy jechać wolniej, stać dłużej, korek nie będzie 1,5 godziny, pewnie będzie 2,5 godziny korek. Będzie więcej smrodu, śmierdzieć będzie bardziej w Reykjaviku. No i właśnie o to chodzi, że moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, gdzie oni próbują więcej tych ścieżek rowerowych robić, żeby ludzie jeździli rowerami. Pasy likwidują i się zaczęły straszne korki tworzyć. No i jeszcze teraz ograniczenie prędkości robią, także moim zdaniem porażka. No zobaczymy, jak to będzie. Kolejną taką ciekawą absurdem jest fakt, że przeczytałam ostatnio i faktycznie tak było, wiecie, ja czasami nie pamiętam o jakichś tam rzeczach, nie zastanawiam się, ale co roku na Islandii jest coś takiego, nazywa się December Upot, to jest tak zwany dodatek grudniowy do wypłaty. W tym roku nie wiem, ile tego dodatku jest, ponieważ ja się nie interesuję. Grudniowy jest zawsze dużo wyższy jak w sierpniu letni dodatek. Coś koło 100 tysięcy zapewne, może ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Ale my, inwalidzi, nie mamy takich dodatków. I właśnie tak jak na przykład ktoś mówi, że ja siedzę i wyzyskuję system. Jak ja go wyzyskuję, jak ja nie mam dodatku? Ja nie mam przywilejów takich na przykład na naukę języka, nie mam tego dodatku. 90% płacą związki. Ja nie mam możliwości wynajęcia domku letniskowego taniego, dlatego że pracuję, tylko jeżeli bym chciała wynająć sobie na weekend domek i gdzieś pojechać, to muszę bardzo dużo płacić po prostu po cenie, tak jak turyści płacą, gdyż nawet oni prywatnie nie chcą za bardzo zniżek dawać, chociaż czasami się trafi, może tam 5% zniżki się dostanie, no ale to i tak jest wszystko stosunkowo drogie do po prostu renty i to jest właśnie tak, pracując na przykład można dostać raz na 5 lat, było kiedyś zniżkę, właśnie dotację, dopłatę jakby do okularów. Ja też takiej możliwości nie mam, także widzicie, taki inwalida, który potrzebuje pójść na rehabilitację, na to wszystko, no to on musi płacić jednak ze swojej kieszeni. Nie mówię, że całkowicie, bo są duże zniżki właśnie w takich państwowych miejscach, na które czy badania, czy no, różne rzeczy po prostu są gdzieś, Boże, znaku nie widzę, no, to wszystko gdzieś tam jest, działa. Ale mówię, na grubszą sprawę, jeżeli by chciało się żyć normalnie, to właśnie powoduje tą izolację. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego dodatku grudniowego, który wszyscy dostają, ale nie inwalidzi i emeryci prawdopodobnie też nie, bo to jest taka dwie grupy, które są bardzo w tej chwili źle traktowane przez rząd. Powiem wam, że rząd sobie wziął 140 milionów koron dodatku właśnie grudniowego, czyli na osobę, na głowę, panowie w parlamencie, którzy zarabiają cholerne, kolosalne pieniądze i tak naprawdę ten rząd już od paru miesięcy jest wybrany i w sumie nic tam się nie dzieje, bo oni się nie mogą dogadać, ciągle jeszcze przeliczają głosy, to po prostu oni po 2 miliony na głowę sobie zabrali. Wiecie, 2 miliony to jest około 7-8 miesięcy tych najniższych wypłat. Ludzie muszą na to pracować. Moim zdaniem to jest chamskie. Ludzie się oburzyli, ludzie się wkurzyli.
No ale walczą o to, żeby jeszcze ten dodatek zapłacili teraz w przyszłym tygodniu, ale ja szczerze mówiąc, patrząc na to, co się dzieje w tym rządzie, w tej chwili rozmawiają o koniach. Koniach, ponieważ wiecie, na Islandii pobierają szpik koni. Są te konie, ja chodziłam tam, nagrywałam film, ja słyszałam o tym, że pobierają koniom krew, ale ja nie wiedziałam do czego. Klacze hodują po to, klacze, które już miały wcześniej źrebięta, hodują po to, że po prostu wydzielają sobie oni jakiś hormon z tej krwi końskiej, które wstrzykują świniom, żeby świnie się lepiej mnożyły, żeby po prostu więcej świń przychodziło na świat, ponieważ produkcja im tutaj skoczyła. Szczerze mówiąc, ja wam powiem, dlaczego produkcja skoczyła. Dlatego produkcja skoczyła, że jest dużo też Polaków. Taka jest prawda, nas było tysiąc, jak ja przyjechałam, 1700 osób było na Islandii, jak ja przyjechałam. Dzisiaj my mówimy o grupie grubo ponad 20 tysięcy osób, także widzicie, nasza polska dieta jest jednak w większości, składa się z wieprzowiny, której ja nie jem, nie polecam, odradzam i nie jedzcie tego świństwa. Jest to najgorszy rodzaj mięsa, jaki w ogóle jest. Świnia tak naprawdę zje wszystko. Świnia nawet człowieka może zjeść, także po prostu świnia jest bardzo tłusta. Po prostu o świni można by referaty pisać, bo świnia to świnia, wiecie, świnia świni dupę ślini, jak to ktoś powiedział kiedyś dawno temu. Albo takie hasło, sorry, że tak mówię, wiecie, ale ja tak mam. Wpierdoliłaś jak świnia w wentylator. I właśnie tak tutaj w te korki ja się tak wpierdzielam jak ta świnia w ten wentylator. Ja nie wiem, o co chodzi, ale po prostu to są takie hasła jeszcze z dawnych lat, widzicie. Wenus, no niestety miała niewyparzony dziób, ma go do dziś. Chociaż dziś to już, tak wam powiem, dość mocno już opadło. Ja już nie mam siły się po prostu z ludźmi kłócić, użerać, bo z wiekiem widzę, że to się odbija na ciśnieniu. Serduszko potem puka, a po co się denerwować? Lepiej żyć w oazie spokoju, olać po prostu głupotę, prawda? No, także ja jadę sobie teraz, słuchajcie, do Kronanu. Może drzwi się w końcu tam gdzieś odmrożą, także podróż samochodem jakby nie było, tak jest. I w Kronanie kupię parę rzeczy sobie do jedzenia, ponieważ tak naprawdę mi się wszystko skończyło. I warzywa przede wszystkim, bo tam różne mięska, nie mięska, to ja już sobie dawno, widzicie, kupiłam na początku miesiąca, także nie muszę tutaj zbytnio o to martwić się, no ale warzyw niestety nie da się kupić na cały miesiąc, także po prostu ja muszę sobie właśnie tą część teraz zagospodarować i zaraz wrócę. Wróciłam ze sklepu, jest już ciemno, jest godzina 16, także nie wiem, jak mnie widać. Powiem wam jedynie tyle, że oni są popierdzieleni z cenami i to mocno. Ceny galopują i to uhoha. No i co takie ciekawe jest, to wam powiem, że awokado za dwa awokado zapłaciłam prawie 700 koron. Za jedno mango 400 koron. Także wiecie, no moje zakupy dość pociągnęły mnie i w sumie nic nie kupiłam. Butelkę oleju. No i to po prostu za dużo, jak moim zdaniem, kosztuje, bo każde moje wyjście na zakupy do sklepu kończy się 20 tysięcy zostawiam. Nie chodzę codziennie, jak wiecie, chodzę co kilka dni, raz w tygodniu przeważnie. No, ale to o czymś świadczy, że to jedzenie jednak drożeje, bo ja wydawałam, powiedzmy, 1/3 mniej, o 1/3. Ja nie będę sobie też żałować, to wam powiem tyle, ja nie będę sobie żałować, jeżeli chcę kupić olej z oliwek, to go kupię i ja tylko taki używam, ale nie kupuję w ogóle rzeczy, które kupowałam kiedyś. Są w tej chwili fajne paszteciki, różne świąteczne. No słuchajcie, no taki kawałeczek paszteciku 1400 koron, 1300, zależy tam jaki kto chce. No i po prostu, no to bardzo mija się z celem dla mnie, bo ja takich już pieniędzy nie mam, żeby po prostu sobie jeść tak jak jadłam 20 lat temu, bo mnie na to było stać. Dzisiaj ludzi nie stać na jedzenie i
Ja wam powiem, że z przerażeniem na to patrzę po prostu, jaki jest rząd. O, ślisko. Jaki jest rząd, który nic z tym nie robi. W tej chwili zaczynają coraz więcej właśnie mówić o tych najniższych wypłatach, że to stoi w miejscu, inflacja zapiernicza, mieszkania do góry idą. No i to taki standard życia, bycia tutaj w tej Islandii jest tak, że no widzicie, takie warunki są. Zobaczcie, lepiej drogę, bo już kuźwa człowiek się zanegatywizował tutaj, no. Tak, tak, lepiej oglądajcie drogę, piękny księżyc, połówka jest, połówki są zawsze dobre, połówki różne jakie by nie były, takie są dobre, już se tutaj żartuję, bo po prostu muszę sobie humor poprawić, mówię, każdorazowe wyjście do sklepu kończy się moim dramatem, melodramatem, przygotowania do świąt, jak widzicie, pełną parą. O, tu idzie ktoś dobrze oświetlony i tak należy chodzić. Słuchajcie, 2 tygodnie temu był poważny wypadek, tragiczny, niepoważny, tragiczny. Autobus przejechał kobietę i była to Polka. No i wam powiem, że na Islandii jest tak ciemno, że należy po prostu nosić odblaski. Ja tutaj nie wnikam, czy ta pani miała odblaski, czy nie miała, ale ja po prostu widzę bardzo dużo ludzi na ulicy bez odblasków, słuchajcie, i dbajmy o siebie. Odblaski są naprawdę bardzo potrzebne, zwłaszcza na Islandii. Zwłaszcza na Islandii, jak mamy takie ciemne dni i naprawdę bardzo ciężko jest zobaczyć kogoś, że ktoś idzie, bo my się koncentrujemy na drodze. I tak naprawdę jesteśmy po części też oślepieni drogą i dbajcie o to, bo ja miałam taki przypadek w roku 2003, stałam na drodze, ale to nie było w Reykjaviku, to było na północy tam na Wisofjordzie, próbowałam złapać stopa, czyli po prostu wiadomo, wyciągamy rączkę i łapiemy jakikolwiek samochód, który jedzie, bo tam tak to funkcjonowało jeszcze tyle lat temu bardzo ładnie. I no ta pani po prostu przejechała koło mnie, zatrzymała się, a później powiedziała, ja ciebie w ogóle nie widziałam, ja bym mogła nawet i w ciebie wjechać, musisz nosić odblaski. Korki przedświąteczne się już zaczynają. 10 grudnia chyba dziś jest i już teraz niedługo albo już są pootwierane sklepy. Sklepy w ogóle wszystkie, czy do 11, czy do północy, żeby ludzie mogli jeszcze więcej wydać pieniędzy. Ja tak sobie dzisiaj myślałam, że po prostu święta to jest jak dla mnie czas wydawania, czas bardzo materialistyczny. Pokaż się, zastaw się, nastaw się, postaw się, zastaw, wiecie o co chodzi. W każdym razie, no wiadomo, nie dla każdego, ale to jest też ten czas, że my bardzo dużo rzeczy kupujemy zbędnych. O, zobaczcie, w ogóle prawie nieoświetleni ludzie są, robią właśnie zdjęcia, filmy nagrywają, widzę tej góry Esi, to może ze szkoły byli, bo to ten, ale ze szkoły filmowej mogą być. W każdym razie są oznakowani, mieli odblaski większość. W każdym razie my kupujemy rzeczy, które są zbędne, wyrzucamy stare, kupujemy nowe w prezentach też, zwłaszcza tych, które prezenty, które nie są trafione, wyrzucamy w błoto raz, że pieniądze, ale przede wszystkim dalej tworzymy ten plastik gdzieś tutaj w oceanach i zastanówcie się dobrze, czy warto komuś kupić prezent, aby go kupić, odbimbać, lepiej się może spytać, co ktoś by chciał, podpytać się, może ktoś poradzi, co takiej osobie kupić, której nie wiecie. I prezenty najlepiej już jest kupować dużo wcześniej, parę miesięcy wcześniej, żeby się przygotować po prostu też finansowo do tego. Ja osobiście wolę kupować właśnie wcześniej prezenty, trzymać je gdzieś tam zakamuflowane, bo zauważcie, że przed świętami też ceny na takie różne ciekawe produkty, na prezenty też galopują do góry. Zawsze właśnie pod koniec roku mamy jakąś inflację, która po prostu jednak jest z jakiegoś powodu. I na Islandii też mamy w tej chwili właśnie taką fajną rzecz, że były przeceny, był czarny piątek,
bardzo dużo ludzi znalazło, że to, co jest przecenione i dzisiaj mamy tu przecenę tam o ileś 5000 koron, na przykład okazja, super okazja, a dwie gazetki wcześniej, bo tu taka gazetka zawsze wychodzi ze sklepu, mamy właśnie, że na przykład tam widziałam przykład na krześle, krzesło kosztowało tyle samo, dwa tygodnie wcześniej w poprzedniej tam gazetce, czy dwóch gazetkach wstecz, jak na właśnie przecenie, super okazji, gdzie kupujemy za tą samą cenę, także musicie bardzo uważać, patrzeć, żeby nie nabić się w butelkę, zwłaszcza tu na Islandii, bo tutaj nie jest to jakoś prawnie chyba sprecyzowane, że nie można tak robić. W sumie każdy może sobie dać taką cenę, jaką uważa i jeżeli znajdziemy po prostu kogoś, kto nie zauważy, no to sprzedamy mu coś, prawda? Ale no to powiedzmy małe sklepy, no ale przykre jest to w przypadku dużych sieciowych, ogromnych sklepów, prawda? Akurat stoję na przystanku, widzicie autobus, takim autobusem planujemy wybrać się z zimowym latem w podróż, bardzo mało osób jedzie, jedna osoba. Także no turystów nie ma, a ciocia ma bilety i na pewno będziemy jechać. Jak będzie ładna pogoda oczywiście. Ja wracam do domu. Drzwi mi nie odmarzły, niestety są, cały tył jest zamrożony, nie mogę, jeszcze będę robić tak zwane nurkowanie. Nurkowanie to jest właśnie, no do tyłu trzeba będzie się jakoś dostać od przodu, także będzie nurkowanie w samochodzie u Wenus. Ale to za chwilę, jak już sobie podjadę pod dom i jeszcze troszeczkę oglądajcie to piękne niebo, bo naprawdę dziś jest wspaniałe niebo. Ulica Czerwonych Latarni, czyli Borgartun. I ja się tu z Wami już żegnam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie, za komentarze i naprawdę miłe komentarze są. Ja wiem, że właśnie mnie wspieracie bardzo i bardzo za to dziękuję. Chociaż każdy ma tam swoje życie, wiadomo, i podróżuje w swoim życiu we własny sposób. O. No, także to byłoby na tyle. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam, cześć.